Plac za remizą OSP w Policach Średnich zmienił się w prawdziwy park rozrywki. Stało się tak za sprawą pikniku rodzinnego połączonego z obchodami Dnia Dziecka. Rozmach imprezy możliwy był dzięki połączeniu sił Różkowa II i Polic Średnich, a konkretniej pań z kół gospodyń wiejskich z obu miejscowości na czele z radną Krystyną Dzikowską i prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej Tomaszem Pawlakiem. Szanowni Państwo, no wypada chyba podziękować tutaj najważniejszym ludziom, którzy przygotowali tę całą imprezę, którzy tak skromnie mówili o sobie, czy mówią, panu Tomkowi Pawlakowi i pani Krysi Dzikowskiej. Oni jak gdyby połączyli dwa sołectwa po to, żebyście Państwo mogli się dzisiaj bawić, a przede wszystkim dzieci, bo to dla nich jest ta impreza dzisiejsza i oni są tutaj bohaterami, oni są najważniejsi, dlatego życzę im wszystkiego najlepszego, dużo radości, żeby te buźki ich zawsze były przez cały rok bardzo, bardzo szeroko uśmiechnięte i również Państwu wszystkiego dobrego dzisiaj życzę. Ilość atrakcji zaskoczyła dzieci i miały dylemat, od czego zacząć harce. Po swawolach na świeżym powietrzu warto się posilić. I tutaj też organizatorzy stanęli na wysokości zadania. Dla każdego uczestnika festynu nie zabrakło pysznej strażackiej grochówki, kiełbaski z grilla i wielu innych przekąsek. W pikniku uczestniczyli również motocykliści ze swoimi maszynami. Tymi nowymi i nieco starszymi. Nie skończyło się jednak tylko na podziwianiu motocykli. Można było się na nich przejechać. Nad oprawą muzyczną czuwał DJ Waldek. Dzieci i dorośli uczestniczyli w przeróżnych konkursach i zabawach. Dla wszystkich przewidziano nagrody, więc nie było przegranych. O, brawa dla panów! Tą razą panowie wygrali! Brawa! Wszyscy biją! Ci, co jedzą, też! Brawo! Nagrody będą pocieszenia! Nie bez kozery mówi się, że zgoda buduje. Dzięki połączeniu sił organizatorzy znacznie podnieśli poprzeczkę, jeśli chodzi o organizowanie tego typu imprez. Miejmy nadzieję, że wydarzenie to na stałe wpisze się w kalendarz imprez i kto wie, może stanie się festynem gminnym?